jakiej formie przeprowadzimy atak? Czy go w ogóle przeprowadzimy? Czy będzie można to zrobić? A jeśli tak, jakim kosztem? W czasie na terenie obozowiska trwa opatrywanie przede wszystkim ma rozmowa między żołnierzami polskimi, tymi z lasu i tymi, którzy przyszli za nas. Jedni drugich usiłują przekonać, pokazują sobie nawzajem. Umundurowani, wyposażeni, usiłują przekonać do swoich racji. Raki są opatrzeni i to do niego.
się Państwo możecie obserwować motorem, powiadomił o zaistniałej sytuacji. W związku z tym Rosjanie podjęli natychmiastową decyzję o uderzeniu. Marcin samochodem pancernym. Decydują się na atak. Niestety można powiedzieć, że tutaj partyzanci zapomnieli o ubezpieczeniu, o tym, że nie wystarczy zdobyć obozowisko. Więc trzeba również wystawić ubezpieczenia, tworzyć jakąś linię obrony. No to się wszystko dzieje dla oddziału partyzanów. Panowie!